Państwa w kolejnym odcinku programu Adoptuj Mnie. Przedstawimy dzisiaj Państwu trzy propozycje psiaków do adopcji. Pierwszą propozycją do adopcji na dzisiaj jest Stasio. Stasio ma około 2-3 lat i jest psem wykastrowanym. Jest ułożony, bardzo grzeczny, kontaktowy, umie chodzić koło nogi. Jest psem w typie Kaukaza, no i trzeba mu pana, który będzie znał się na tej rasie i który będzie wiedział, jak z takim psem postępować. Trzeba mu dużo ruchu. Odnajdzie się u boku osoby aktywnej, w domu z dużym ogrodem. Nie jest agresywny w stosunku do innych psów, w stosunku do dzieci. Potrzeba mu osoby silnej, która dałaby sobie z nim radę. Na pewno nie odnajdzie się on u boku osoby starszej, która na pewno nie zapewniłaby mu takiej dużej dawki ruchu, jak osoba aktywna fizycznie. Stasio potrzebuje dużo miłości, wykąpania, wyczesania. No i polecamy Stasia do adopcji. Drugą propozycją do adopcji na dzisiaj jest Żwirek i Muchomorek. Żwirek i Muchomorek mają około 4 miesięcy, są bardzo aktywnymi i żywiołowymi psami. Adoptując szczeniaka, musimy się liczyć z tym, że pogryzie on meble, będzie załatwiał swoje potrzeby w domu. No, będzie trzeba go tego nauczyć, że nie można. Odnajdą się one u boku osoby starszej, w domu z dziećmi, w bloku. Na pewno nie odnajdą się na podwórku, gdyż będą to psy średniej wielkości. Żwirek i Muchomorek szukają oparcia w człowieku, szukają tego kontaktu z człowiekiem. Są bardzo kochane, przyjazne. Potrzeba im dużo miłości, dużo przytulania, spacerów. No i polecamy nasze psiaki do adopcji. Ostatnią propozycją do adopcji na dzisiaj jest Amber. Amber ma około 2-3 lat, jest uległa, ułożona, szuka kontaktu z człowiekiem, umie chodzić na smyczy, odnajdzie się w domu, w bloku, lubi spacery. Raczej nie odnajdzie się u boku osoby starszej, bo umie pociągnąć. Jest to pies przekochany, który, gdy tylko może, chce skoczyć na kolana, być wykizianym. Jest to taki typowy przytulas, taki kanapowiec. Amber już większa nie urośnie. Potrzebuje ona dużo miłości, człowieka, który właśnie tą miłością obdarzy. Wyczesze ją, wykąpie. No i daje jej to, co najlepsze. No i polecamy Amber do adopcji. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami. Zapraszam na nasze cotygodniowe spacery oraz do kontaktu z nami. Kontaktować się Państwo z nami mogą przez naszego fanpage'a Wolontariat Schroniska dla Psów w Nowodworze oraz przez naszego maila wolontariat.nowodwor@gmail.com.